Hej, witamy ponownie w naszym fantastycznym kostiumie świątecznym The Cross for Santa Claus. Razem ze mną dalej Torgus. Cześć wszystkim! Tak, jesteśmy w ostatniej części, nie wiadomo jak długiej. Się okaże 5 minut. No, pewnie tak będzie. No, ale cóż, idziemy, dobra. Nie? Tak, idziemy. Idziemy zdobyć ten zacny krzyż, tak? Jakieś drzwi od razu. Można je otworzyć? Nie. Nie. Nie chcą nas wpuścić. Zamknęły się za mną te drzwi. No. Co tu się dzieje? Jezu, ta lokacja wygląda na rozległą. Nie chcę nic mówić. No. Tu trzeba klucz mieć jakiś na lewo. Tutaj są te liski znowu. A tutaj w ogóle jest Curtis? Z Tomb Co? Raider... Natla? Chyba? Weź tam... Tak, faktycznie. Widzisz to? I grają no, sobie w bilard. Aha. I tu jest chyba ten z trójki? Taki z dżungli, z którym walczyliśmy. Stoi tyłem do nas, przy biblioteczce. Taki blondyn. No. Kojarzę. What the fuck? Co tu się dzieje? Masakra, jakieś tajne spotkania. No. Czekaj, musimy się tam dostać. Tylko jak? Tu jest jakiś... księżyc? Dobra, tu jest czerwony pokój, w którym widzę dużo książek. Coś tu trzeba włożyć pewnie. Tu ktoś rąbie drewno. A to jest przycisk? Chyba. A nie, to nie jest przycisk. Dobra, ty mówiłaś o tej gwiazdce chyba, tak? Znaczy taki półksiężyc. Aha. Dobra, to... Tu jest, to tam chyba trzeba będzie coś włożyć. Dobra. Tak mi się wydaje. Jest jakiś sklep z cukierkami? Nie, prezenty. Dobra, ja otwieram te drzwi, o ile się da. Takie, wiesz, przy bibliotece, Boże. Przy tej gwiazdce są ten, do rozwalenia tak na dole kratki. I jest sekret. O, co?! What the fuck? Nie no, teraz to po prostu mam taki facepalm jak stąd do, nie wiem, do Katowic. Okay. What the fuck? Już się nastawiłem, że to będzie koniec. No ja też. Nie miałam trzeciej części. What the fuck? No sekret. Nie no, masakra. Ja się na początku myślałem, że przesłyszałem. Ty otworzyłeś te drzwi do tego czerwonego? Tak, byłem tam, ale się wróciłem po ten secret i teraz ponownie wchodzę. Oh my God. Dobra, tutaj mamy jakieś regały. Bioteczki. I tu są drzwi na końcu jakieś. No, da się je otworzyć. Jak w Lost Library w czwórce. Jakieś no, gabloty. Fajne to było. O, gwiazdka do wciśnięcia na lewo. Czy ten stół się przesuwa, bo tak wygląda? Nie. Nie wiadomo, co to. O Boże, znów klub nocny. Jeden stół da się przesunąć. Tak? Ten z małpami jakby taki. Znaczy no, naprzeciwko gwiazdki. O, może tak. Aha, mówisz o gablotce, dobra. Że gablotka, tak. Dobra, bo ja ten stół, wiesz, stolik ten obok próbowałem. Aha. A, coś za tą gablotą jest, krzyż. No, krzyż. No, może dla tego świętego Mikołaja. Możliwe. Czyli zobaczę, czy jest tak nazwany. Holy Cross, to nie wiem. No też nie wiem. Dobra, ale bierzemy go. Hmm? I co tam dalej? Musimy klucz zdobyć w ogóle. No. A co ten przycisk spowodował? Nie pokazało, nie? No właśnie nie wiem, bo nie pokazało. Może jakieś drzwi tam na zewnątrz otworzyło. Przy tych regałach też można wyszukiwać jakieś książki wystającej, bo to też może być, nie? Chociaż nie widzę chyba. Nie, na razie też nie. Pełno stolików. Dobra, czekaj. Tu jest ten sklep ze słodyczami. Jest gołąbek. A może ten krzyż trzeba tutaj na tą gwiazdkę? Nie. O, otworzyło się przejście tutaj. Jak było to przejście, gdzie klucz potrzebowaliśmy, to następne tak jakby. Do tego budynku, w którym jakby... A, dobra, no, fakt, ci ludzie widzę, byli. Dobra. Boże, tu są jakieś trzy przyciski. No właśnie. Tu kolejne trzy z drugiej strony. Super! What the fuck, jeszcze zagadka logiczna? O nie! O tej porze, Aniu, nie! Coś ty za custom wybrała. To jest moja wina. No, no. Wiesz coś co, dziwnego, myślę, co że jak złą kombinację wtrynimy, to spadniemy czy coś. A nie. Mhm. O,
O co tu chodzi? Może to jest jakaś podpowiedź gdzieś? Nie mam bladego pojęcia. Aha, spadłem. Aha, to można tak po prostu metodą prób i błędów robić chyba. Naciskaj po kolei, tyle. No, naciskam po kolei, dobra. Zobaczę co z tego wyjdzie. Ten maksymalnie po prawej jest zły, od razu mówię. Aha, no. Ale przynajmniej nie giniesz, nie? Jak coś. A jest tu jakiś sekret w tym miejscu? Chyba nie. Dobra, teraz z tej strony. O nie. To była słać. Który jest zły? Po prawej. Znaczy zależy od której strony, wiesz, okrążałaś. Aha. Ten środkowy jest dobry. Okej, okay, dobra. Akurat go przekręcam. Tak, środkowy jest dobry, czyli tamten też jest, musi być dobry, ostatni. A nie, spadłam. Dobra, mi się obsunęły, czyli tylko dwa były złe. Obsunął się blok i możemy iść dalej. To poczekam na ciebie. Mhm. A, i my chyba wejdziemy do tego sklepiku całego. Pseudo, że tak powiem, bo nie wiem dokładnie co to jest. Okej, gdzie... Aha, tu, dobra. Jestem. O, jest. A tu... Więcej tych lamp. Można coś wejść na górę? No właśnie nie wiem. Można, o, to prezenty. Jest jakaś... Jakoś dziwnie tu. Tam coś leży. Taka niebieska gwiazda. Czekaj, już ogarniam. A w którym... Tylko, że... A leży faktycznie. No, tylko że na tym drugim. Dobra, właśnie. Mam. Czyli będzie ją trzeba tam wtrynić na zewnątrz. Na pewno. Mhm, pewnie tak. Ale tu na pewno nic więcej nie ma, bo... Nie wiem, no na razie się rozglądałam podejrzane. Tylko po górze. Dobra, ja spróbuję porozwalać te tutaj... prezenty, ale raczej nie. Klucz tu jest! Boże, jak się wtopił w tło! Okej. Przy prezentach jest klucz. Dobra, czekaj. Przy oknie. Przy oknie. I przy prezentach. A, faktycznie. No, ledwo go zauważyłem. No, bierz ale go czyżby to był ten klucz tam do tej naszej familii całej? A jak się nazywa? Zaraz zobaczymy. Oldki. No właśnie teraz nie wiem, czy gwiazdkę pierwszą, czy tam do nich idziemy. Też nie wiem. Może najpierw gwiazdkę. Dobra, zobaczymy. Dobra. A da się to stąd wyjść jakoś normalnie? Czy a ty ten półksiężyc tu widziałaś. Dobra, Jezus Maria. Dopiero to teraz spostrzegłem. Okay. Pytałaś się o coś, bo... Czy dało się wrócić normalnie, czy tą samą drogą? Ale wróciłam okay. Tu samą drogą. Dobra, spoko. Dobra, wtryniam gwiazdkę. Blue Star. I co się zadzieje? Aha. Nie wiem, co się zadziało. Nie wiadomo. Chociaż nie palił się chyba ten ogień tutaj za nami, na tym drewnie. A faktycznie. Chyba teraz dzięki temu uratowaliśmy życie temu staruszkowi tu. Bo on sobie ogrzewa dłonie, nie? Nie jest mu zimno. Ja myślałam, że on po prostu zbiera drewno. Nie. I dlaczego niby ten... To nie jest jakieś normalne ognisko, tylko bale drewna po prostu zapalone. No dziwne, dziwne. No. Ale zrobiliśmy dobry uczynek, widzisz, święta. Ja myślałam, że to posunie nas w fabule, a to... posunie nas w fabule! Oh my god. Dobra, to co, wtryniamy klucz, nie? Tak. Jej. Tylko to nie otworzyło nam drzwi. Aha. A nie, otworzyło, dobra, dopiero teraz, z opóźnieniem. A, z takim opóźnieniem, dobra. Jezu, jeszcze się nadziałem na te drzwi. O, jakieś dziwne odgłosy. W ogóle... No, rozmów. Oni jakoś tak lewitują dziwnie. Jakoś tak, nie wiem, nie dotykają podłogi lewitują? Stopami. Przynajmniej ta natla, mam takie wrażenie, że jakby unosi się trochę w powietrzu. Nie wiem, może? A co ona chce ode mnie, tak rękę wyciąga, jakby chciała prezent? To jest pochodnia. Aha. Widzisz? Czyli ten ogień nie był tylko po to, żeby ogrzać staruszkowi ręce. Okej. Ale ja nie chcę nic mówić, nie chcę z nimi spędzać świąt. Natla chciała mnie zabić w pierwszej części. Ty jakaś laska siedzi na stole w ogóle niewychowana, chociaż, nie wiem. Chociaż Kurtisek, chodź na stronę do pokoiku na poddasze. Fuj, Kurtis. Co, nie lubiłaś go? Nie, nigdy nie lubiłam Kurtisa. Wiesz, że on ma czym oddychać. Okej.
Czekaj, co tu jest? A nie, dobra, tylko poręcz. Okej. Dobra. A do czego ta pochodnia w takim razie? Nie mam pojęcia, idę ją podpalić na razie. A przynajmniej się staram. To nie jest takie proste. No właśnie, też nie mogę. A, to trzeba o, tak dobra, od boku. Z drugiej strony, no. Mhm. Ale co z tym zrobić? Może jakiś kominek podpalić? Nie wiem, żeby ciepło się zrobiło. Albo może ten księżyc tu? Może. Nie. Hmm. Masakra. Co jeszcze mogło być do podpalenia? Tu jest w sumie siano, ale tam się nie dostaniemy. Może książki? Czekaj, tu jest pochodnia, jak się rozpoczynało rozgrywkę. Dobra, mam. Musisz się cofnąć do początku poziomu praktycznie. I jest pochodnia na ścianie, która nie jest zapalona. A faktycznie. No, i tu, jest, dobra, tu się to przejście to otwiera. Tu się muszę cofnąć na... Tu jest czapka Mikołaja chyba. Taka miniaturowa. Chociaż nie, albo pionek to jest jakiś, co to jest. Nie, hat, czyli czapka. Dobra, mam nadzieję, że ta pochodnia nie będzie nam więcej potrzebna. Czy to jest secret, serio? Co? Mam sekret. Aha. Który leżał tak z dupy po prostu i był widoczny, nie? Czekaj, najpierw tą czapkę. No, i tam zaraz za biureczkiem. A, faktycznie. Da się tę wazę rozwalić? Nie. A co z tą czapką w takim razie? No to może trzeba ją komuś dać. A. Bo oni tam tak wyciągali ręce, faktycznie. To może trzeba komuś dać. Faktycznie, masz rację. Zobaczymy. Czyżby na tle? Albo będzie pasowała do tego księżyca, chociaż tam się wydaje takie dziwne. No. No raczej nie. Ale komu można by było to dać? Jest jakiś nie śmiech, wiem, chichy i w ogóle masakra. Może Curtiskowi? Boże. Nie no. Też zależy, trzeba do nich podchodzić z różnych stron, nie? No. Kurde. A ten w rogu? No właśnie, do niego też podszedłem. To będzie problematyczne. No, też mi się tak coś wydaje, bo to tak... Nie wiadomo, o co chodzi. No. Ten gościu wygląda tak samo przy tym bilardzie, jak ten... na zewnątrz. Przy tych kłonach, no. A może da się połączyć z czymś tym... Nie, nie da się połączyć czapki. The fuck? Hat. No ale no tak dlaczego? Dziwnie wygląda, bo tak leży bokiem. No. Kurczę. Bo przy tym księżycu no już próbowałaś, dobra, nie da się. Bardziej się nie cofniemy. Więc to musi być tu. No bo żadnego innego miejsca to ja nie widziałem na czapkę, no gdzie niby. No. Tu były prezenty, no to przy prezentach bez sensu. Tu na zewnątrz to... A w tej bibliotece coś tam było? Nie pamiętasz? No właśnie nie pamiętam, idę zobaczyć. No właśnie tam. Też tam idę. Jezu, no to są te małpy. Aha, to są te gabloty, dobra. No to raczej nie ma gdzie za bardzo. No raczej nie, no to... Nie, z ósma. I zetniemy się na takiej głupocie. No, pewnie tak będzie. No bo teraz to już trzeba używać wszystkiego na wszystkim, no ale... Czasami no to jest takie 2 na 10 pod względem takim, że trzeba idealnie stanąć, żeby Lara po prostu chciała coś no, wykonać. No, zaskoczyła. Mhm. No. No tu to bez sensu. Nie no, to musi być chyba gdzie? Dla kogoś. No bo co innego. No też mi się wydaje, bo tu nic innego by nie przy pasowało. Przy bilardzie to też bez sensu. A, bo to prowadziło do tego. Kurde, mnie drzwi blokują. Hmm. A ta choinka... Nie no, na choinkę też bez sensu czapka.
No już próbowałam naciskać sam kontrol. Okej. No, może w tym samym pomieszczeniu gdzieś mnie ją znaleźli. Tylko gdzie? A może? Czekaj, tam jest jeszcze jakiś obraz. No ja w sumie się nie rozglądałam tutaj za bardzo. Mogę jej użyć tak po prostu? Nie. Pozabijam was wszystkich i tyle. Koniec ze świętami. Chyba, że coś da się rozwalić i w tym rozwalonej rzeczy będzie, wiesz, możliwe A, służyć co czapki. Możliwe. Jeszcze pójdę tam do tego sklepiku w sumie. Byłaś tam? Czy nie? Nie, chyba bo tam drugi były raz w nie sumie było. Prezenty, ale no. No, kucnij. Prezenty podejrzanie wyglądają, ale nic z nimi chyba się nie da zrobić. What the fuck? Nie. No, ale głupie to jest. Dobra, daję nam tak jeszcze nie wiadomo do czego to. 2-3 minuty i chyba cięcie zrobimy. No. Ja właśnie tak myślałam, że jeszcze minutę i. No. Czekaj, a to piwo wygląda, jakby się dało je zabrać z tego stołu. Tylko, że jest daleko. Tam był secret, czyli tu nic więcej nie ma. A w tym pomieszczeniu, gdzie się zabierało czapkę, nic nie było więcej, tak? No, chyba nie. Jeszcze tam pójdę. Dobra, tu nic nie ma. Tu są jakieś szafki, to bez sensu. A tu na tych oknach? Oh my god. Aha, w sofę można wejść, spoko. Nie, no, mi się już wydaje, że przy wszystkich klikałem kontrol i nigdzie to nie zaskakuje. No, też mi się wydaje, że przy wszystkich, a jeszcze dodatkowo... Okej, okay, weszłam teraz w stół. Ja wszedłem w panią. Okej. Okay. Jakkolwiek to zabrzmi. A jeszcze myślałam, że na tym... tej świeczce, może, ale to też nie... Jakieś alkohola, też nie. Dobra, myślę, że zrobimy cięcie. No. Wrócimy, jak się dowiemy, o co chodzi. Jesteśmy z powrotem, jej! Jej! Jest coś, czego nie zauważyliśmy jeszcze, tak. Oprócz tej czapki Mikołaja. I nie wpadłabym na to. Ja też, ja tu tym bardziej dwa razy przechodziłem i tego nie zauważyłem, w tym sklepiku całym. Tak, a tu jest drabinka. Tutaj po jest prostu. Wnęka, tak, dokładnie. Czyli w sumie z tą czapką na razie nic nie trzeba było robić. Mhm. Tylko potrzebujemy jeszcze Tylko czegoś, że tak powiem. Prawo czy na lewo? Chyba nie na wiem. Prawo. No, na prawo. No spadnie. O, już. Tu jest w ścianie coś. Co to jest? Wow. A to łomę ładne. Można wyjąć. Się świeci. Cóż to jest? O kurczę. Jak to się nazywa? Glimmer. Glimmer, wow. Nie wiem, jakaś gwiazdka? Nie wiem, co to jest. Dobra. Dobra, idziemy. Bo mi się wydaje, że to ten. Tam. A, przy no, księżycu. Boże. No. Spoko, my się rozumiemy już bez słów. Tak, potem widzowie nie wiedzą, co chodzi. Tak, to tam. Ten Teges, no. Tak, to tu. I wszystko jasne. Tak. Ale to ładnie wygląda. Wow, fajnie. Dobra, i co my tu Drzwi mamy? Się otwierają. Oh my god, co to za sala? O kurde. Basen. Wow. I na lewo jest Mikołajek, który potrzebuje czapki. Faktycznie, dobra, a my próbowaliśmy Natli dawać czapkę, albo Curtisowi. No. No co, oni tak wyciągali no, teraz, ale, że... Ale w sumie widać było, że ta czapeczka jest taka miniaturowa, więc... Co tu jest napisane w ogóle? A tam w basenie coś jest chyba. Tu jest coś napisane...
Jakaś cena za coś, nie wiem. Okej. Ceny. A po co nam? Tu jest amunicja, czekaj, bo jeszcze w basenie jest amunicja do rewolweru. I takie przejście, tylko nie wiem, czy się da tym Nie, one przejść. jest chyba za wąskie, za małe. Aha. Chociaż ta Woda. amunicja jest, może być wskazówką. No. Że można coś tutaj zestrzelić. Jesteśmy z powrotem. Tak. Teraz tym razem przeze mnie było cięcie, niestety. Moje problemy techniczne. Miejmy no. nadzieję, że to już ostatnie. Dobra, wbijamy na górę, nie? Tak, ja już idę monkey swing. Dobra, też lecę. Ciekawe, co z tym rewolwerem w takim razie, skoro tam była ta amunicja. Okej, okay. Gdzie my jesteśmy? Co to jest, kurczę, pieczone? Czekaj, bo ja dochodzę. Okej. Okay. Co tu jest? Jakieś nie rury? Wiem, o co chodzi. Co tu? A nie, to są te kolumny. Jakieś... A, dźwignia tam jest. Gdzie? Po lewej stronie. A, faktycznie za tymi widzę. Kolumnami. Jak ukryta. O, skubana. W ogóle rozjaśniły mi się tekstury dziwnie. Nie wiem, czy u siebie też. Nie, chyba nie. Dobra, jest krzyż. Znaczy miejsce na krzyż chyba, które musimy wrzucić. What? Aha! To jest koniec! To jest koniec? Ale ja nawet nie włożyłam tego krzyża. Ale ja też! W ogóle w dziwnej pozycji mi się zakończyło to. Ale jak klikniesz escape, to nie wywala do menu. Aha, dobra. Bo w ogóle jeszcze chciałem ten jeden secret znaleźć. No właśnie, bo brakuje nam. Ale jego się nie da włożyć przecież, bo tu nie ma klapy podniesionej. No what the fuck, co tu się dzieje w tym customie? Nie, nie. Ej, to jest ta lasencja, co była w tym garażu. A jest niunia faktycznie. Ona, ten, potrzebowała szpika. Można ją przesunąć! O kurde! Czaisz to? Właśnie do niej podeszłam i kliknęłam, tak jak ty to powiedziałeś, nie? Trzeba ją do rogu tam posunąć! No. Pewnie tak. O kurde, oh my co tu się God. Dzieje? Co za custom? Już widzę te komentarze. Torgus posuwa niunię. No. Boże, ona w ogóle jest w ciąży chyba. No właśnie, ja mówiłam ostatnio, że ona oh wygląda my trochę jak God. Ciąży. Nie wierzę w to. Jesus. Jakie tu są rzeczy? Co za custom? Widać, że niemiecki. Ale po prostu, nie wiem, to nie jest świąteczny, klapa. Tylko psychodeliczny raczej. No. Dobra, wtryniam, ale nie mamy jednego sekretu. Znaczy dwóch tak naprawdę, ale z tego poziomu no. jednego. Jaka muzyczka się włączyła. Danke! Nun kann Weihnachten kommen. O, patrz, święty Mikołaj. Uuu, czekaj, pokaż go. Jaki faktycznie. Lokera nam tu potrzeba, żeby nam przetłumaczył. No. I wymówił. Nie, ale tam było też po angielsku chyba. A, faktycznie. No, no, no. No i wywaliło. Jezu, on w ogóle zniknął w ścianie, ten Mikołaj, więc... What the fuck? Aha. Dobra. A u mnie podszedł do mnie. Aha, to u mnie przeniknął przez niunię i zniknął w ścianie. Okej. What the fuck? Co tu się dzieje? Oh my gosh, dobra. No to zabrakło nam ogólnie dwóch sekretów. W pierwszym Niestety. Poziomie jednego, w ostatnim poziomie też jednego, ale... Nie było źle. I tak, większość sekretów żeśmy znaleźli. Mm-hmm. Całkiem spoko. Jak najbardziej. No. To jak ci się podobał custom? Bardzo fajny, naprawdę. Nie było w sumie takich dużo rozwiązań, że tak powiem, na które byśmy nie wpadli. Większość rzeczy było wiadomych od razu, wiedzieliśmy co z czym, tam mieliśmy kilka takich momentów, gdzie faktycznie się zacięliśmy, ale ogólnie bardzo mi się podobał. Fajne były te momenty właśnie takie nadnaturalne, że tak powiem. I ogólnie ja lubię takie customy, bo można właśnie spotkać dużo takich niekonwencjonalnych rozwiązań. Aczkolwiek z oceną... Ojejku... Będzie ciężko, bo ja ogólnie przypadam za takimi, wiesz, typowymi customami Tomb Raiderowymi, no, więc... No, no. To jest praktycznie chyba mój drugi custom świąteczny, który przeszedłem, więc też dużego porównania nie mam. Ale podobał mi się, naprawdę, naprawdę, bardzo się fajnie przy nim bawiłem. No, ja przede wszystkim... mi się podobał też ze względu na to, że jest taki trochę
inny od kostiumów świątecznych ogólnie nawet, bo mam wrażenie, że jakoś wcześniejsze kostiumy, które przechodziłam, były takie bardzo typowo świąteczne, wiecie, znaleźć prezenty na przykład, gdzieś tamten i jakby te lokacje były takie bardzo świąteczne wszystkie, a tutaj mam wrażenie, że jest dużo też takich dodatkowych rozwiązań, które niekoniecznie tak do końca są świąteczne. No fakt, to fakt. Jak to przesuwanie tej kobiety i szalika. Ten samochód, wiem, przesuwanie garaż, samochodu, tak. Pieniądze, nie wiem co to. Jakie śmieszne dosyć rzeczy. No, bujną wyobraźnię miał autor. Autorka. No. Autorka, tak, dobrze, przepraszam. Tak, ale fajnie. Muzyka bardzo mi się podoba. Graficznie też bardzo dopracowany, mi się wydaje. Chociaż no to przenikanie trochę było takie, wiesz. Przenikanie przez obiekty, tak. No to tak. Ale wydaje mi się, że tego chyba tak do końca nie da się uniknąć. No, bo to jest szczególnie silnika. Przy takich customach, nie? Gdzie, gdzie faktycznie wiele rzeczy też musimy wykorzystywać, tak, których normalnie się nie wykorzystuje, na przykład, nie wiem, właśnie. Ten samochód, przez który się też trochę przenikało i inne tego typu rzeczy. No, ale przede wszystkim klimat świąteczny jest. Był, jak najbardziej. Był Mikołaj, to najważniejsze. Tak. Spotkaliśmy świętego Mikołaja. Tak. Jesteśmy usatysfakcjonowani. No, podobało mi się też takie nawiązanie do poprzednich Tomb Raiderów z tymi postaciami. Była Natla, Curtis i właśnie nasi przeciwnicy, że tak powiem, też z poprzednich części. Tak, i wszyscy się tak świątecznie spotkali razem. Zmartwychwstanie nastąpiło. No. Niektórych postaci. No, także nie wiem, no ja osobiście bym oceniła tak na 7 na 10 ten custom. Były ciężko, trochę, ale... były lepsze, które przechodziłam, ale ten był całkiem spoko, także tragedii nie ma. No mi ciężko ocenić, ale myślę, że też coś w okolicach 7, no. Nie jestem specjalistą od tego typu customów, może tak, ale bardzo fajnie się bawiłem, jak najbardziej. No, to super. No, to ja dziękuję bardzo Torgusowi za towarzystwo. Ja również dziękuję tobie za towarzystwo i za zaproszenie. No, także dajcie znać też, jak wam oczywiście się podobał custom. Możecie dać znać też, jak spędziliście święta, bo pewnie ten custom trochę później się ukaże. Znaczy ta część ogólnie tego customu. Tak, co dostaliście pod choinkę też, pochwalcie się. Pochwalcie się, no. To dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w jakichś przyszłych projektach. Trzymajcie się i pa pa! Pa pa!